jestem, moi kochani, w miejscowości Zdziar na Słowacji. To jest takie miejsce, taki ośrodek, w którym można sobie pospacerować w drzewach. I przy wejściu na szlak i zejściu jest taka kapliczka, w której w zależności od tego, ile masz lat, dajesz taki łapówkę duchom, żeby cię nie zwiodły na manowce chyba. Są fajki, flaszka, a dzieci to mleko i wiadomo, jabłko. Ja to raczej dałem tę flaszkę i fajkę. Zajarałem. Nara. Moi kochani, na ten spacer w drzewach można sobie wjechać taką gondolką i w komplecie ze spacerem to wychodzi 20 euro od łebka. My lubimy chodzić, więc i oszczędzać, więc niepotrzebnie nam na tą gondolkę sobie wjechać, bo my zawsze lubimy wejść, więc dycha nas czeka na łeb. No ale tak to wygląda tutaj. I taką mam tutaj zjeżdżalenkę bobslejową normalnie. Spacer w chmurach. W drzewach, co ja mówię, w drzewach, nie w chmurach. W drzewach można sobie potem z tego zjechać. Można na gondolkach wjechać sobie dla leniuchów, albo tych, co są trochę osłabieni. A my idziemy z buta, tradycyjnie. O, ale może sobie skorzystamy z tego i tutaj zjedziemy. Nie wiem, jeszcze zobaczę, how much za to chcą. Nara. No to idziemy. Spacer po koronach drzew, bo nie mogę się tego nauczyć. Metro się, wszystko w porządku. Wysoko jest trochę. Uwaga, tu bujaczek taki i jest niebezpiecznie. Ale w ogóle bez trzymanki idę. Roger. Tak, moi kochani, tutaj podczas atrakcji zwany spacer w koronach drzew jest taka wieża widokowa, na którą ja się teraz wspinam. Troszkę tutaj dmucha, ale widoki będą tak jak tu, myślę, że lepsze. Uważaj do góry. Tu jeszcze można zjeżdżać chyba. Zjeżdżają po tych rurach tutaj, które są takie, można sobie zjeżdżać. No dobra, moi kochani, teraz Tygrysia próba. Tutaj, na dole jest w cholerę wysoko. Tutaj idę. Na gumowych nogach, ale idę. Grunt to nie patrzeć na dół. Nie no, dam radę. Idę na drugą stronę. Żeby mi tylko noga nie wpadła do tej kratki. Oj! 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 No dobra, dałem radę. Tygrys jest zielony, ja jestem kereteka. Pokażę wam z innego ujęcia kamery, jak to jest wysoko. Śmiało, śmiało.
Ja już tam byłem, ale się boję, że mi ze strachu telefon spadnie. Nie, tak nie zaryzykuję. Tak, moi kochani, połaziliśmy troszeczkę w koronach drzew. W koronach drzew połaziliśmy. Tutaj są atrakcje takie, że można sobie wjechać, ale my oczywiście z buta, jak Indiana Jonesy. Tutaj jakaś jest skrzynka. Co w tej skrzynce? Nic, zabrali. Taka wieża widokowa fajna, bardzo ładną pogodę żeśmy trafili, troszkę potem przedmuchało, ale pogoda była super ekstra git majonez. Było słoneczko, ale nie było zimno i było fajnie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Powiem wam, że złapał nas trochę deszcz w drodze powrotnej i wracamy jak prawdziwi traperzy z nad Wisły. Na troszkę błyska się nawet, jest lekka burza w górach. To nie jest przyjemna sprawa, ale zaginamy. Idziemy, jesteśmy w dolinie, także nie jest groźnie. I w takich warunkach ja muszę podróżować po górach. Deszcz mi przed chwilą wyłączył nagrywanie. Jakim cudem. Byłem w pół zdania, bo pada grat. Ale deszczyk ciepły ogólnie. Dziękuję bardzo, jest spoko. Dajemy radę. Z czego to pada? Nie widać żadnej chmury takiej ulewnej, żeby aż tak lało. Jest strach na wróble. Taki mamy powrót. Proszę. Deszczyk uczciwy. W górach trzeba chociaż raz w życiu zmoknąć jak kura. Albo jak o, tego nie wolno powiedzieć w Polsce. Nie jak ten zwierzak właśnie z takim płaskim dziobem. To niedozwolone. Tak, proszę Państwa, tutaj jest cała zajezdnia samochodowo-autobusowa do tych wędrówek po koronach drzew. Tylko, że tu jest wszystko do 17. To jest taki kraj, że tu jest do 17 otwarte i jak chcesz sobie kupić coś, nie wiem, hranolki bym sobie zjadł z syrem, a to jest dobre, to ja nie zjem, bo to jest wszystko do 17, oni już o 16 już pewnych rzeczy nie robią, bo już się im nie opłaca, do 17 nie zdążą. Kasy, sklepy, wszystko do 17, także uważajcie, to się dosyć szybko kończy pracę na Słowacji, taki kraj. No ale co, wycieczka tylko tyle, że fajna, a resztę trzeba uważać, dara.